Polar Experience. To niezwykłe wydarzenie objęte patronatem przez prezydenta i marszałka województwa, a ze mną jest organizatorka tak naprawdę tego wydarzenia, Anna Łotecka-Dabachi. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No to jest taka niezwykła dziedzina sportu już tak naprawdę, ale nadal spotyka się z różnymi opiniami. Czy zasługuje na te negatywne opinie, czy raczej jest to naprawdę piękny sport? Jest to na pewno piękny sport, bardzo, bardzo popularny w Polsce. Mnóstwo już nawet dzieciaków zabiera się za tą dyscyplinę sportu. Myślę, że jest to artystyczne wydarzenie, sportowe wydarzenie. Ja bym tutaj nie szła w stronę jakby stereotypów, wręcz przeciwnie, raczej obalała je. No właśnie, ja też nie chciałabym iść w stronę stereotypów, tym bardziej, że wymaga to niezwykłej sprawności fizycznej, żeby wykonywać te wszystkie figury na rurce. Jak długo trzeba trenować, żeby w ogóle przystąpić do takich konkurencji? Na moich zawodach wystąpią zawodnicy, którzy wcześniej się kwalifikowali poprzez filmiki i na tej podstawie wybieraliśmy najlepszych zawodników, stąd wydarzenie ma taką popularność i rangę, można powiedzieć, już dosyć wysoką w nie tylko naszym kraju, ale za granicą. Początek tej dyscypliny należy zaczerpnąć z gimnastyki i z tańca, żeby sobie nie zrobić krzywdy przede wszystkim. Tak jak mówię, podstawa to gimnastyka i taniec, a dopiero później zabieramy się za drążek pionowy, tak to można nazwać. To kiedy odbywają się te zawody, ilu będzie uczestników i w jaki sposób można przyjść i to zobaczyć, bo w końcu mamy jeszcze obostrzenia covidowe. Tak, około 100 zawodników. W zeszłym roku już mieliśmy taką sytuację podobną. Udało nam się zorganizować przed samą, że tak powiem, pandemią. 100 zawodników 2 października już w sobotę. Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że po 3 kategoriach jest rozdanie nagród i zawodnicy oraz publiczność, która kibicuje danym kategoriom, opuszczają budynek. Rotacja zawodników i publiczności będzie na tyle już zorganizowana, myślę, że mamy doświadczenie z zeszłego roku, że przy tych wszystkich obostrzeniach będzie to bezpieczne i dla każdego komfortowe. Czy są kategorie wiekowe podczas tych zawodów? Tak, oczywiście. Najmłodsi zawodnicy mają 7 lat. Najstarsi troszkę ponad 30, więc może nawet więcej niż troszkę ponad 30. Już od najmłodszych lat i ten sport bardzo się rozwija, tak jak mówię, coraz młodsze dzieci zabierają się za tą dyscyplinę sportu i mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy naszych wychowanków na olimpiadzie. Może to się wydarzy. Liczę na to bardzo gorąco. A to jest dyscyplina sportowa zdecydowanie raczej kierowana w stronę kobiet i młodych dziewczynek. Czy zdarzają się też panowie? Bo właściwie widać na różnych stronach instagramowych i facebookowych, że panowie też się zabierają za tę formę sportu. Tak, i tutaj serdecznie zapraszam, bo będzie okazja, żeby zobaczyć mężczyzn na drążku pionowym. Mamy wśród swoich zakwalifikowanych finalistów Pol Art Experience, mężczyzn również, którzy wystartują. Będą to świetni tancerze i mamy nawet gości z zagranicy w tej dyscyplinie sportu w męskim wydaniu. A jeśli ktoś chciałby może nie wystartować w przyszłorocznych zawodach, ale nauczyć się tej niezwykłej sztuki tańca i połączonej ze sportem jednocześnie, to gdzie się ma zgłosić za ciebie? Ramado, Polo oczywiście. Tam prowadzę zajęcia na co dzień. Prowadzę tutaj w klubie Gymbox również zajęcia indywidualne. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. I zapraszamy. Tak, na Pol Art Experience 2021, już 5. edycja, już w sobotę.